Dzisiaj omówimy dla Państwa etapy pracy silnika czteroosobowego. Będzie to ssanie, sprężanie, praca oraz wydech. Omówimy to na podstawie tego tutaj modelu. Kanał dolotowy, wydechowy, zawory oraz tłok. Pierwszy etap pracy silnika, ssanie. Zawór dolotowy zostaje otwarty, tłok przesuwa się w dół. Następuje zasanie mieszanki paliwowo-powietrznej do cylindra. Na tym kończy się pierwszy etap pracy silnika. Mieszanka znajduje się nad tłokiem. Drugi etap pracy silnika – sprężanie. Mieszanka paliwowo-powietrzna znajduje się nad tłokiem. Oba zawory są zamknięte. Tłok wędruje do góry, sprężając mieszankę paliwowo-powietrzną. Na tym kończy się drugi etap pracy silnika. Mieszanka paliwowo-powietrzna jest sprężona do małej objętości nad tłokiem. Trzeci etap pracy silnika – praca. Zawory są zamknięte. Iskra na świecy powoduje zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Rozprężające się gazy przesuwają tłok w dół. Na tym kończy się trzeci etap pracy silnika. Suw pracy. Czwarty etap pracy – wydech. Zawór wydechowy zostaje otwarty. Tłok wędruje do góry. Gazy spalinowe zostają zamknięte. Na tym kończy się czwarty etap pracy – wydech. A więc, silnik czteroosobowy wykonuje cztery etapy pracy. Ssanie, sprężanie, praca i wydech. Ssanie, sprężanie, praca, wydech. I tak w kółko.